Cześć, chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak uruchomić test wbudowany w Roombie. Mam tutaj trzy modele Roomby: seria 600, seria 700 i seria 900. Pokażę teraz, jak uruchomić test wbudowany w każdym z tych modeli. Ten test pomaga zdiagnozować usterkę w Roombie. Jest bardzo dokładnie, pomaga przetestować praktycznie każdy element w rumbie, każdy czujnik, każdy napęd. Zacznijmy od rumby 980. Żeby uruchomić test wbudowany, wciskamy i przytrzymujemy przycisk Clean, a następnie wciskamy i przytrzymujemy zderzak i wciskamy pięciokrotnie albo dziesięciokrotnie przycisk Home. Tylko najpierw musimy oczywiście rumbę wyłączyć. Wciskamy tu przycisk Clean, zderzak i powinno nam się to uruchomić. Ale się nam nie chce uruchomić, więc spróbujemy inaczej. Nic z tego. Coś nie tak, chwileczkę. Bo chyba to źle robię. Już wiem co. Jednak to inaczej trzeba zrobić. Już sobie zapomniałem, jak to się robiło. Wciskamy zderzak, przycisk Clean, Spot i... Nie, nie chcemy cię uruchomić. O, widzicie? Się chyba w tej chwili rumba. Czy 4, 5. Nie, to nic nie daje, czyli trzeba spróbować 10 razy wcisnąć ten przycisk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Za mało. A jednak, czyli w pierwszej kolejności wciskałem przycisk Clean i Home i jednocześnie zderzak. Wciskamy te trzy przyciski naraz, a później przyciskiem Spot klikamy go 5 razy, aż zaczną nam migać w ten sposób diody. Spróbujemy to na przykładzie tutaj rumby 620. Czyli tak jak mówiłem, wciskamy zderzak, przycisk Clean i Dock i przyciskiem Spot klikamy 5 razy. A nic to nie dało, jeszcze raz. Dock, Clean i Spot. Jest uruchomiony. I w rumbie 720 to samo. Ale tutaj musimy mieć już ją uruchomioną.
wciskamy przycisk clean, zderzak. Musimy palec umieścić mniej więcej w miejscu przycisku dock. Albo inaczej to było. Polski. Nie, uruchomiliśmy zmianę języka. To inaczej to jest. Dock i spot. Nic to nie daje. Dock, spot. Powiem szczerze, że zapomniałem, jak się uruchamiało tryb 782E. Dock, spot, clean. Czyli jednak w pierwszej kolejności musimy wcisnąć zderzak, wcisnąć clean, przytrzymać przycisk dock i jednocześnie naciskać przycisk spot tyle razy, aż zacznie nam mrugać ten trójkąt czerwony i wyświetli się nam sygnał i tutaj wyświetlą się nam wskazania na wyświetlaczu. W tej chwili możemy przeprowadzić testy wbudowane na tych odkurzaczach przyciskiem. W tym wypadku home przełączamy pomiędzy kolejnymi cyklami albo przyciskiem spot. Przód w tył. W instrukcji serwisowej jest to opisane krok po kroku, co po każdym naciśnięciu można przetestować, naciśnięciu przycisku. W tej chwili testujemy jazdę jednego napędu koła, drugiego napędu koła, jazdę w tył. Teraz szczotek. Możemy sprawdzić działanie szczotek. One się kręcą na zewnątrz. Jazdę do przodu. Dmuchawę. W trybie eko i w trybie turbo. Szczotkę boczną. Żeby cofnąć, naciskamy przedni przycisk. No powiem wam, że moc zastosowania jest spora. Tylko nie wiem, dlaczego mi się to samo przełącza między trybami. Thank you.
Napęd wałków. Szczotkę boczną. Żeby wyłączyć tryb wbudowany, wciskamy przycisk clean i przytrzymujemy przez 10 sekund, aż odkurzacz się zresetuje. I w tej chwili mamy odkurzacz zresetowany. Możemy go uruchomić ponownie. Tak to działa w Rumpie 980. Zainstaluję ponownie tutaj wałki. Teraz pokażę kolejny odkurzacz 620 i jak w nim wygląda tryb wbudowany. Naciskamy sobie przycisk spot. A tutaj rumba nam wyświetla jakiś błąd. Więc musimy ponownie uruchomić. A nic to nie dało. Przycisk clean, dock, zderzak i spot. Rumba jest nienaładowana. Zobaczymy w 720, czy to działa. W miejscu, w którym jest przycisk spod, dotykamy.
Za którąś z prób udało się wreszcie uruchomić. Teraz obracają się szczotki. A jak widać. Tu się obracają szczotki. Ale do środka. Muchawa. Szczotka boczna. I wszystko tak samo działa jak w Roombie 980. Żeby go zresetować, przytrzymujemy przycisk wciśnięty przez 10 sekund. Reset się wyświetla. I Roomba od nowa nam się uruchamia. I znowu nam wyświetla ustaw dzień i tak dalej. Na tej zasadzie to działa. Można jeszcze zresetować wyjmując baterię z odkurzacza. Teraz pokażę na przykładzie Roomby 620 jak to wygląda. Musimy ją wyłączyć. Z tym nie wciskamy zderzak. Wciskamy przycisk clean, spot i dock. A jednak nie dok. Czyli jednak wciskamy zderzak, dock, clean i spot wciskamy wielokrotnie. Czyli musimy mieć wciśnięty zderzak, przycisk clean, przycisk dock, a przycisk spot wciskamy wielokrotnie. I teraz sobie sprawdzamy po kolei, wciskając przycisk spot, jak to działa. W tej chwili szczotka boczna nam się uruchomiła, możemy zobaczyć jak to działa. Dmuchawa. Czy działa prawidłowo? Dmuchawa działa prawidłowo. Szczotki boczne. Szczotki. Nie, szczotki główne. Sprawdzamy szczotki główne. A tokiem do tyłu. Chcemy sprawdzić w tej rumbie, jak to wygląda. I w rumbie 980. Thank you.
No, tu jest zdecydowanie głośno. Teraz wyłączyliśmy je. Migają, a żeby zresetować, wystarczy przytrzymać przez 10 sekund przycisk screen. Najpierw musimy wyłączyć. Ta już się nam zresetowała. A tutaj chyba będziemy musieli przytrzymać przez 10 sekund ten przycisk, tak samo jak tu. Reset się wyświetlił. Tutaj. Tutaj też. Okej, wszystkie rumby działają. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć.